drodze do następnej atrakcji, jaką jest skała Patelnia. Przechodzę obok skały, która ma nazwę Ostra Skała. To sama skała z innego widoku. I idziemy dalej do skały Patelni. Pomyłeczka. Pomyłeczka. Syrena strażacka. Tamta nie była ostra skała, lecz ta. Tamta po prostu była jakaś skała, po prostu. Tu mamy ostrą skałę. Czy mam się na nią wspiąć? Może innym razem. Tu mamy kolejne skały. W drodze do Patelni. Albo może i to już jest Patelnia. Tu naokoło mamy ścieżkę, o, jakiś twór. Teraz sprawdzimy na mapie, żeby nie błądzić. Tutaj szedłem tą ścieżką, są schody wykute. Oj, oj, oj. No i jesteśmy na Patelni prawie, że. Proszę bardzo. Widok Karkonosze. Albo chyba to z drugiej strony to jest. Raczej z drugiej. To nie jest widok na Karkonosze. Skała ta nazwa pochodzi tej skały
jak można się domyślić, z płaskiej płaszczyzny, z płaskiego wierzchołka, który przypomina patelnię. Chyba się nie uda z dołu zrobić, chociaż spróbuję. Zdjęcie nie było jak, ale spróbuję. Skała Patelnia. Tam krajobraz. Skała znajduje się na zboczu Grabowca i podobno ma takie właściwości, że kumuluje energię. Nie wiem, ile w tym prawdy. Nie jestem znawcą tematu. Zaraz będę schodził na dół i spróbuję zrobić zdjęcie skały z dołu. Skała Patelnia, proszę bardzo. Mamy skałę Patelnię. Od tej strony, od tamtej raczej mi się nie uda, ale zobaczymy, może jakaś ścieżka biegnie. Tam byłem na górze przed chwilą. Tu od frontu, jak widać, przeprawa by była trochę trudna. Może innym razem. Mamy ten chyba mniej niższy wierzchołek Patelni. Skały Patelni. Dobra, teraz się udaję do następnej atrakcji.